Siema mordy, z tej strony Rojek. Jest ze mną smok. Smoku, odezwij się. Proszę bardzo, prawda? Bardzo ładnie się odezwał. Kurde, mam pod sobą? Mam. Dobra, zrobimy tak. Przez świtu na razie nie będę używał. To jest Skyrim, jeżeli jeszcze nie widzicie. Czy ten smok w ogóle do nas poleci? Fajnie by było, fajny będzie, byłby początek dnia, w sensie początek odcinka. Tutaj smoczku. Bra. Nie no, to jest chyba niemożliwe, żeby trafić go z takiego kąta. Ale on może wyląduje gdzieś zaraz. To jest smoczy most, jesteśmy na smoczy moście. To wiecie, nazwa nie jest przypadkowa. Oczywiście. Mamy tutaj żywy przykład. I okej, okay, i co? Chciałem nagrać już Skyrim już jakiś czas temu. Ale bałem się, naprawdę się bałem, że nie wytrzyma mi komputer, że znowu, no i odleciał, głupi głupek, że mi nie wytrzyma komputer, że kamerka będzie, może zostaw usuń, że kamerka się zepsuje, będzie w złym po prostu, wiecie, nie będzie się łączyć z tym, co mówię, tak jak teraz się łączy, prawdopodobnie. Porobiłem testy, 10 minut sobie nagrałem Skyrima i działało, ale nie wiem jak teraz. Mam nadzieję, że wszystko działa. Poza tym, dzisiaj zacząłem mieć problemy z mikrofonem. Jakby było mało problemów, to jeszcze mi mikrofon zaczął raz działać, raz nie, wyłączać się nagle tak po prostu, mimo że nic nie klikałem, nic nie włączałem. On, oho, tutaj widać, było śmiesznie, zabawa i w ogóle. Dobra, no i to wszystko. Mam nadzieję, że będzie działał ten mikrofon na razie. Okej, okay, tu już sobie zejdziemy. Kim jestem? Kim jesteś? Tak jak na początku zawsze się mówi... Boże, mam tutaj tarczę? Kurde, mam tarczę czy nie mam tarczy? Mam tarczę, dobra. Tutaj, prawda, krab błotny. My się nie boimy. Ale też sztylet jest szybki. Dobra, podoba mi się. Właśnie sobie ostatnio zrobiłem. Znaczy dzisiaj w sumie. Jakoś nazywam? Brzytwa Mehrunesa. Ona jest bardzo fajna, bo ma szansę na zabicie za jednym zamachem. Jest to mała szansa, ale jak walczycie ze smokiem, to zazwyczaj ubijecie go. Nawet jak ma już pół HP tylko, to za tym, za którym się razem padnie. Okej, niedźwiedź jaskinowy, zobaczmy jak to będzie. O, i widzicie, no i padł od razu, to jest świetne. Skórę weźmiemy sobie, żeby robić sobie rzeczy. Pokażę wam mniej więcej mój pejpunek, tutaj brzytwa, prawda? Ebonowy łuk. Orkie strzały, orcze, orkowe, przedświt też mam, ale nie używam na razie, właśnie zacząłem to używać. Elfie strzały, elfie buty z odpornością na mróz. I łuki. Plus, wiecie, jak najwięcej plus na łuki. Właśnie jestem łucznikiem takim z jednoręczną. Może nie wyglądam zbyt fajnie, bo skórza na jakieś rzeczy same mam, ale dają fajne bonusy i to mi się podoba. I co? Skyrim? Od czasu do czasu będzie się pojawiał, myślę. Wróciłem sobie znów właśnie do Skyrima po dłuższym czasie. No to jest piękne, to ta gra jest śliczna po prostu, no i nie da się w to nie grać po prostu. Łowca przygód, miałeś swoje przygody, chyba się skończyły dość szybko na samym początku tej jaskini. Ja przejdę dalej, F5, jedziemy. Okej, okay, może się poskradajmy chwilę. Miałem krasnoludzki łuk, który zadawał plus 20 jeszcze od ognia, ale... Jednak... Oho, przez tą pajęczynkę się nie mogłem przejść. I finisher na sam początek od razu. Zajdę zamachem. To jest strasznie fajne. Tutaj widziałem. A, nie tu, przegapiłem. O! To. Okej. Okay. A, tylko kokon, pajęcze jajo. To mi się nie przyda. Tutaj mogę sobie dalej? Nie, nie mogę przejść. Myślałem, że to będzie coś bardziej interesującego. O, spalone zwłoki. To jest już bardziej ciekawsze. 6 złota. Super, super. Idziemy dalej. Będą się pojawiać co jakiś czas takie odcinki na luzie straszne ze Skyrima. Ja jestem ogólnie człowiek spokojny, cierpliwy i tak dalej. Co ten pająk właśnie zrobił? Widzieliście to? Jak się śmiesznie... Nie wiem, what the fuck. Dobra. I truda, i pająki latają. To jest idealne, jak to lata, te zwłoki takie. Coś nie wchodzi. Pasywka na razie.
Ja bym ulepszył sobie to wszystko, tylko że na razie nie mam kowalstwa na 60, a to jest potrzebne do... Kurde, zauważył mierz. O kurde, coś na mnie... O, to działało, chyba że to jakiś kryt wszedł. Nie mam perka odblokowanego, że mogę ulepszać magiczne przedmioty. Tu pewnie jakieś przejście będzie, znając Skyrima. Oczywiście, to jest super. Mi się strasznie podoba. O Boże, się tu zgubię przecież zaraz, uczeń. Łatwo, mam sporo wytrychów. Nazbierało się. Jorkowy miecz. Nie, weźmy powietrza trochę i jedziemy dalej. Chyba, że po prostu chcecie, żebym... wybierajcie mi tematy do rozmowy i ja na ten temat będę rozmawiał, grając w Skyrima. Każdy odcinek inny temat. Tutaj się tego Falmera pozbędziemy takim sposobem. Tam widzę już kolejnego, szybka akcja, dobrze. Nie zdążył zareagować za bardzo. Falmerów nie lubię, przynajmniej na początku. Jak trzeba się z Falmerami bić na początku, no to macie przerąbane. Chyba że z jakoś ich zatniecie. Oho, ten mnie już zobaczył, no to... Ach, zdążył mnie zabić, znaczy uderzyć. No i wy wyślecie mi jakiś temat do rozmowy, o czym chcecie wiedzieć, jeśli chodzi o moje zdanie na jakiś temat, co ja o tym myślę, jak to wiecie. Ja widzę z mojej perspektywy, tu jakaś pułapka była, ała, i pająki. Unik, pasywka lub po prostu, te pająki są takie słabe, widocznie po prostu dla mnie, że padają na hitę, a nie, że się pasywka włącza. Jakby kto pytał, mam Skyrima oryginalnego na modach. Mam 11 modów, z tego co pamiętam, zawsze się ładuje 11 modów. Łapka, damy radę mu minąć? Damy radę, łatwo. A zobaczmy co ona robi. Czy ja tędy przypadkiem nie przechodziłem? Tak, przechodziłem tędy, Boże, wracam się. O, wyłączyłem jeszcze raz to świetnie. Okej, więc tutaj idziemy. A? Tutaj walka. Dobra, fus. O Jezu, miałem dłużej zrobić wszystko. Mówicie temat, na przykład, nie wiem, kurde, rolnictwo. Nie znam się na tym kompletnie, no to jest przykład, prawda? I ja sobie gram Skyrima 15 minut, 10, nie wiem, nawet krócej czasami. Ja sobie po prostu gadam, wy słuchacie. I później sobie gadamy w komentarzach o tym właśnie. Wiecie, dyskusja niech nawiąże, wy się przynajmniej poznacie. Też będziecie mogli sobie porozmawiać z innymi mordami o tym w komentarzach właśnie. I to myślę, że byłaby dość ciekawa sytuacja i pomysł całkiem też dobry. Żeby właśnie, wiecie, się integrować jak na jak najwięcej sposobów. O Boże, Zez. Ale on mnie nie widzi cały czas. A, bo on ślepy jest chyba, nie? Dobra, tutaj trzeba ich... O Jezu, niech ich horkusy, czyli jak mu tam się pozjadają ich. Ale chyba nie da rady, tak? No zabijmy najpierw ich. Ich nie lubię strasznie, ale już na wyższym poziomie jest łatwo. Jeszcze jak pasywka włączy... O, ich bardziej nie lubię, faurusów. One są mocne. I jak zatrują, to się lecie strasznie, ale spoko. Damy radę, łatwo. Może pasywka by się włączyła, czy w ogóle... O, tutaj się włączyła. To jest idealne, jak się włączy na smoku, prawda? Co uciekasz, świnko? Teraz już uciekasz, co? Dobra, lepiej co? Użyjmy sobie jakąś jedną miksturkę obfitej uzdrowienia. O, to było genialne. Bardzo złożone. Gdzie on mnie bije? Skąd? A, tam jest. Dobra, to załatwmy go też w taki sposób, jaki on chce nas załatwić. O, nie trafił. Ale ja trafiłem jego teraz. Oho! I bum. A, opuściła szłuk. Śmiesznie się. Także dzisiejszy temat do rozmowy to właśnie wymyślanie tematów do rozmowy. Tutaj martwy Firir. Podarty liścik. Zobaczmy. Liścik, prawda? Pożegnany. Będzie chyba tutaj. Czy nie? Nie ma tutaj księgi.
Napadli na nas o zmierzchu były ich dziesiątki. Wszyscy strażnicy nie żyli już po chwili. Zabrali wszystkich z powrotem do zagród, oślepiając tych, którzy stawiali opór. Zabierają nas po jednym i rzucają na pozarcie tym strasznym stworzeniom, czy jeszcze coś gorszego. Eidis, moja miłość, jeśli ten list do ciebie dotrze, wybacz mi. Wybaczam ci, jestem tą właśnie Eidis. To jestem ja tak naprawdę. Pod tą twarzą kryje się Eidis. Wybaczam ci, no martwy jesteś, więc o, ekspert. Łatwo, mam 99. O, nie, to chyba nie to. Mam dużo wytrychów, jak widzicie. Więc mogę się pobawić. Oho. A, ajajaj, prawie już troszeczkę tylko w lewo albo w prawo. O, nie, nie. O. Co jest? Tako? Shit. Także co o tym myślicie, dajcie znać. Jeżeli nie chcecie, to oczywiście no nie będę tak robić. Ale to może być czasem ciekawe. Łuskowa zbroja 350, to sobie sprzedam. Mimo, że mam dużo już kasy, już nie potrzebuję tak naprawdę, ale... No why not? No, czemu nie? Więc wy mówicie, jaki temat. A ja na ten temat gadam w następnym filmie w Skyrimie, robiąc jakiegoś questa, zabijałem smoki i te sprawy, wiecie jak to jest. A ta gra jest śliczna po prostu. O! W następnym odcinku mogę iść do jakichś krasnoludzkich ruin, to będzie ciekawe, lubię. Znaczy, jest takie przytłaczające trochę to miejsce, ale lubię. Lubię sobie tam chodzić. Fajne rzeczy są. Dobra, to gdzie ja mam teraz iść? Się pogubiłem. Wszystko co odkryłem? Nie, w prawo, tam gdzieś. Tutaj nie odkryłem? What the fuck? Co nie mam tutaj odkryć? O! Więzień. No trudno, martwy. Niby jeszcze w prawo coś jest. Tylko jak tam się dostać, kurczę. Może coś mi ominąłem? Jakieś przejście? Lol. Okej, znalazłem więzień. Troszeczkę przyszedłem. Strasznie wszedłem tutaj tak na czuja i mogłem się poskradać, bo nie wiedziałem, że znalazłem to miejsce akurat teraz. To bym ich z łuku zarykał. O, ten jest mocniejszy kolej. O! Co za koleś. Wziął mi to, kurde, po prostu zablokował. Pustoda moja. Myślałem też nad nagraniem, gdy chodziłem na wysokich Hrodgar, ale uznałem, nie, to jest dla mnie nudy strasznie, co dopiero do oglądania. Po prostu przebiegłem to na koniu i tyle. Mam takiego no-name'a, konia, teraz nie mogę zobaczyć. No jechałem na nim nawet. I on jest po prostu, jedź koń. I on jest zawsze, gdzie się tepnę, nieważne gdzie, on zawsze jakoś się za mną porusza i mi śledzi. To jest mój osobisty koń, którego nawet nie chciałem tak naprawdę, on chce mnie widocznie. Nie wiem. Okej. Okay. W takim razie jeszcze się chwilę poskradajmy. Może zwiększę jakąś tą. No, o. Olbrzymi porost. Boże, co oni zbierają? Kufer, szafir, szafir. O, ile hojsu. Sprzeda się, sprzeda. Nie wiem po co mi tyle hajsu, ale to wiecie, no. Hajsu nigdy za wiele. Aha. To już jest w takim razie chyba koniec. Tak. Widzisz, łowco? Ja byłem lepszy. Okej, okay. Wszystko na tej mapie? Wszystko odkryte. Okej, okay, spoko, mi się podoba. Zawsze jest, też jest właśnie fajne, że za każdym razem jak gram w Skyrima, to zaczynam, nie wiem, to już chyba szósty raz i zawsze znajduję coś nowego, coś, czego nigdy nie odkrywałem, nie szperałem w tym i to jest strasznie interesujące i więc...